Witam Państwa serdecznie na 73. rocznicy powrotu Piły do macierzy. Szanowni Państwo, nasze uroczystości oficjalnie rozpoczniemy. Proszę o wystąpienie z krótką częścią artystyczną uczniów szkoły podstawowej nr 12 w Pile. Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia. To jest ta mało najbliższa ojczyzna. Dopiero później rośnie, krwawi, boli. Dziękujemy uczniom Szkoły Podstawowej nr 12 w Pile. Dzisiaj mijają 73 lata od odzyskania przez nasze miasto wolności. Dokładnie 73 lata temu, po 174 latach, Piła powróciła do macierzy i ponownie znalazła się w granicach państwa polskiego. W 1945 roku można było poczuć pierwszy zew wolności. Bardzo pozorny, ponieważ brak suwerenności i decyzje podejmowane przez zwycięskie narody nie pozwalały na niezależne funkcjonowanie naszego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jego miast, w tym Piły. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak widzę, chyba z wnukami. Dzisiejszego wykładu jest walka o Piłę. Ta walka o Piłę, proszę Państwa, miała miejsce pod sam koniec wojny. Trwała około 3 tygodni, od 24 stycznia 1945 roku do 14 lutego, skąd ta rocznica. Za Polski Ludowy mówiono wyzwolenia Piły, teraz potem pojawiało się pojęcie zdobycia Piły, a najbardziej chyba poprawnie będzie powrotu do macierzy. I to będzie najbardziej tak chyba w sposób normalny armii, przez drugi korpus gwardyjski kawalerii i przez żołnierzy pierwszej armii, bo oni wyszli na tyły naszej pierwszej armii. Tam w kierunku, tam gdzie Szwecja jest taka wioska, tam zresztą doszło do starć z tymi oddziałami tutaj i naszymi, i niemieckimi.
Także rozbito te grupy przebijające się. Niewielu udało się przetrzeć. Sam komendant też wpada w ręce Sowietów razem z większością swoich żołnierzy. To było jednak bardzo trudne, żeby się można było przebić przez front był zbyt daleko po prostu. Tak? Także to o tym też należy pamiętać. Tutaj jest więcej schemat tych walk. I to właśnie tak jest, jak Państwo widzą na tych strzałkach. Właściwie od tej zachodniej strony Sowieci zajmowali miasto aż na wschodnią. I 14 lutego w godzinach, byśmy powiedzieli, bardzo wczesnych rannych, Sowieci wkraczają i zajmują to. Dziękujemy serdecznie i liczymy na więcej, że to będą kolejne spotkania. Dziękuję bardzo. W imieniu kierownictwa. W trakcie wykładu, który wygłosiłem, przybliżyłem postacie obrońców i tych, którzy zdobywali miasto oraz jednostki, które wzięły udział w obronie i walkach o miasto, a także epizod dotyczący Wojska Polskiego i walk, którzy brali udział w walkach o Piłę oraz przybliżyłem postać Olka Matwiejewa, który dzisiaj jest częściowo wypierany z historii powszechnej. Za obecność. Myślę, że miłe popołudnie spędziliśmy. Uśmiecham się do panów w mundurach, sprawdzonych przyjaciół. Nie wiem, czy mam prawo wypowiadać się, bo boję się, czy jestem obiektywna, bo jestem zachwycona dzisiejszym spotkaniem. I tak pięknie się stało, że poprzednio rozmawialiśmy o pierwszych latach powojennych, a dzisiaj nasz prelegent, pan Robert, cudownie nam przybliżył Piłę, taką zrujnowaną z okresu wojny. Ludzie byli zachwyceni i myślę, że takie nieduże, na paręnaście, parędziesiąt osób spotkania kameralne mają sens. Przychodzą ci, których interesuje historia naszej małej ojczyzny. Przypominanie nigdy nie jest za dużo.